oraz 23 narciarscy skoczkowie będą rywalizować o tytuł najlepszego lotnika. W Harachowie początek Mistrzostw Świata w lotach. By sięgnąć po medal, trzeba spisać się znakomicie w aż 4 seriach. Przed 2 laty świetnie wypadł Robert Kraniec. Słoweniec będzie bronić tytułu, ale do Czech przybyli także inni mistrzowie, Simon Amann oraz Gregor Schlierenzauer. My liczymy na drugie w historii podium, na którym może stanąć dwukrotny złoty medalista z Soczi, a wkrótce też zapewne triumfator Pucharu Świata Kamil Stoch. Maciej Jabłoński, kłaniam się nisko, witając widzów programu Pierwszego i TVP Sport. Harachów po raz 4 gości Mistrzostwa Świata w lotach. Oby dla nas szczęśliwe. Będziemy te mistrzostwa obserwować wspólnie z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, Apolonioszem Tajnerem. Witam. Dzień dobry Państwu. No, nadzieje na drugie w historii podium, polskie podium, uzasadnione. Kamil Stoch wciąż w olimpijskiej formie i ciągle głodny sukcesów. A te dwie rzeczy sprawiają, że no, mamy powody do optymizmu. Tak, oczywiście i warunki atmosferyczne, które dzisiaj są bardzo stabilne i ta walka zawodników w dniu dzisiejszym będzie bardzo obiektywna. A pierwszy medal w 1979 roku zdobył Piotr Fias, który w lotach narciarskich oczywiście, który tutaj notabene jest, ale jest w składzie zespołu jako asystent trenera Łukasza Kruczka. Kamil Stoch rozbudził nasze nadzieje już wczoraj. Świetnie skakał na treningach, świetny skok w kwalifikacjach. Co ważne też, patrząc na prędkości na progu, Kamil ponad 100 km na godzinę, to lepsze rezultaty na progu niż ci najgroźniejsi rywale, z którymi w tym elemencie przegrywał, a zatem ta forma jest wciąż znakomita. Tak, oczywiście no, o tym, czy zawodnik jest w formie, czy nie, świadczą też prędkości najazdowe. To jest taka wskazówka dla trenerów, czy zawodnik rzeczywiście jest w dobrej dyspozycji. Ta umiejętność równomiernego rozłożenia ciężaru na płozach nart powoduje, że te narty jadą dobrze. I dlatego jeżeli prędkość najazdowa Kamila Stocha jest dobra, to znaczy, że potwierdza tylko, że jest w wysokiej formie. 2 złote medale olimpijskie, Puchar Świata na wyciągnięcie ręki. Teraz tak, Kamil Stoch w znakomitej sytuacji, bo on może, a inni, ci, dla których ten sezon no, nie jest udany, a mieli apetyty, muszą. I tu jest taka różnica. Tak, chociaż na ogół też po imprezie głównej, tak, którą były Igrzyska Olimpijskie, jest tak, że niektórzy zawodnicy już jakby opadają z formą do końca sezonu, inni dopiero wykazują się w tej ostatniej części sezonu, tak jest rzeczywiście z niektórymi zawodnikami. Tutaj jeżeli chodzi o Kamila Stocha, jego poziom jest równy, w Pucharach Świata cały czas miejsce na podium po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, jego forma nadal bardzo wysoka, świadczą o tym właśnie te prędkości najazdowe, no i myślę, że będzie się liczył w dzisiejszej rywalizacji w walce o medale. No bo no wszystko na to wskazuje, że będzie w gronie tych, którzy o te medale i to skutecznie zawalczą. A jednym z najgroźniejszych rywali Kamila Stocha oczywiście Peter Prewc. Słoweniec fantastycznie wczoraj i na treningu i w kwalifikacjach w tych ostatnich 214 metrów, ale nie zdołał tej próby ustać ponownie jak 212 na treningu. Dziś w serii próbnej Peter Prewc 189,5. O metr dalej od Kamila Stocha, z o 1 stopień niższej belki, ale to akurat Słoweńcowi nie posłużyło, bo to nie był skok fenomenalny, taki jak wczoraj. No tak, ten skok już nie był tak dobry jak wczoraj. Zawsze tak jest. Zawodnicy już wczoraj mówili, że zawody są dzisiaj, nie wczoraj. Wczoraj rzeczywiście Prewcy jak gdyby przerastał na tym treningu i podczas kwalifikacji wszystkich. Dzisiaj już mu tak dobrze nie poszło, ale tak naprawdę te ostateczne próby, ta rywalizacja rozstrzygnie się w zawodach. A w zawodach to wygląda jeszcze inaczej, ponieważ przychodzi, jednak dochodzi ta presja, stres związany ze startem, presja wyniku wywierana na samego siebie, ale również przez otoczenie. To powoduje, że nieraz zawodnicy skaczą słabiej, ale są tacy jak Amann czy Stoch, którzy potrafią w zawodach pokazać to, co najlepsze. Oglądamy skok kolejnego z groźnych rywali Kamila Stocha, Noriakiego Kasaiego. Już wiele mówiliśmy w tym sezonie o fantastycznym Japończyku, który w 1992 roku wygrał tu w Harachowie Mistrzostwo Świata w lotach. 22 lata starszy, nie skakał wczoraj na treningach i w kwalifikacjach. No świadomie opuszcza te zawody, bo jednak musi rozsądnie gospodarować siłami, ale 202 metry dziś robią wrażenie. Robią wrażenie, nasi zawodnicy wczoraj się troszkę uśmiechali i żartowali, mówiąc, że Kasai to już jest zawodnik starszy i musi się oszczędzać i nie brał udziału rzeczywiście w treningu, w kwalifikacjach. Natomiast od pierwszego skoku bardzo pokazał, że jest nadal w bardzo wysokiej formie i po dniu wczorajszym go nie było, ale w dniu dzisiejszym to już widać, że włącza się do tej
grupy faworytów walczących o ten medal. No i Severin Freund na naszych ekranach, nieudane igrzyska olimpijskie, jeśli chodzi o rywalizację indywidualną, złoto w drużynie, szansa na wyprzedzenie Petera Prewca w Pucharze Świata i zajęcie drugiego miejsca i szansa też na bardzo dobry wynik w Mistrzostwach Świata w lotach, bo on tutaj bardzo równo i bardzo daleko. Tak, oczywiście przypomnijmy tylko, że Mistrzostwa Świata nie liczą się do klasyfikacji Pucharu Świata. Tutaj się nie zdobywa punktów do Pucharu Świata. Zostały te dwa konkursy w Planicy i tam rozegra się ta rywalizacja między Prewcem a Freundem. Najbardziej to tutaj jest prawdopodobne, że oni będą walczyć o zamianę tych miejsc. Freund będzie atakował Prewca, jest w wysokiej formie Freund, nadal w wysokiej formie jest Prewc, będzie się bronił, a różnica do Kamila Stocha jest tak duża, że wydaje się nieprawdopodobnym, żeby któryś z nich potrafił do Kamila odrobić te duże straty. W związku z tym Kamil będzie się trochę bronił, ale nie tylko bronił, będzie również atakował i myślę, że będzie się starał dobrze zakończyć ten sezon, nie tylko na podium, ale również na najwyższym stopniu podium. Drodzy Państwo, Macieja Kota tu oglądamy. Mamy czterech Polaków w 40. To jest bardzo dobry wynik. Obok Kamila Stocha, który się kwalifikować nie musiał wczoraj. Maciej Kot bardzo dobrze w kwalifikacjach. Jan Ziobro i Klemens Murańka, który wskoczył do składu, bowiem Łukasz Kruczek musiał wybierać z grona sześciu zawodników. Maciej Kot, naprawdę dobre skoki wczoraj i dobry dziś w serii próbnej. Tak, po wczorajszym dniu ocenialiśmy, że ma szansę skutecznie walczyć o czołową dziesiątkę, a kto wie, czy tam jeszcze nie sprawi nam jakiejś niespodzianki. To tylko dzisiaj potwierdził w tym skoku próbnym. Jest dobrej dyspozycji dnia. No i będzie naprawdę, myślę, wysoko dzisiaj. No, wszystko na to wskazuje. Drodzy Państwo, Mistrzostwa Świata 23 w lotach. Czas zacząć. Zapraszamy zatem na pierwszą serię. Zawody komentować będą Marek Rudziński, Sebastian Szczęsny. Życzymy dobrej zabawy. Peter Prewc prowadzi po pierwszej serii konkursu o Mistrzostwo Świata w lotach. Kamil Stoch na szóstym miejscu ze sporą stratą do Prewca, nieco mniejszą do trzeciego Andersa Bardala. Skok Kamila Stocha niezły, ale zabrakło, jakby to w dawnych czasach mówiono za czasów Adama Małysza, błysku. Tego błysku i tej dyspozycji z dnia wczorajszego na pewno dzisiaj zabrakło. Wczoraj piękne skoki. Dzisiaj już próbny skok sygnalizował, że Kamil no, nie czuje się najlepiej w tym dniu. Warunki są naprawdę bardzo równe i decyduje tutaj poziom i aktualna dyspozycja, forma sportowa zawodnika. Kamil na pewno należy do najlepszych, ale ten skok, mimo że daje mu szóste miejsce, jednak spowodował, że jest ta strata do trzeciego miejsca, w związku z tym walka się utrudnia. Dzisiaj jeszcze jeden skok, jutro kolejne dwa. No właśnie, cztery to ćwierć skoki. Metek za nami dopiero więc ćwierć. Jest jeszcze szansa na odrobienie, no może nie do pierwszego miejsca, bo to będzie bardzo trudne, ale do podium, drugiego podium w historii polskich lotów. Natomiast szukając pozytywów, czterech Polaków w 30, to jest coś. W tym Maciej Kot na dziewiątym miejscu i tu trzeba Maćka naprawdę pochwalić. Bardzo dobry skok, a do tego jeszcze jest Klimek Murańka i Jan Ziobro w pewny sposób znaleźli się w tej czołowej 30, w związku z tym jednak powody do zadowolenia są. Drodzy Państwo, zapraszamy zatem na drugą dzisiejszą serię Mistrzostw Świata w lotach. Marek Rudziński, Sebastian Szczęsny będą to dla Państwa komentować. Jesteśmy na półmetku rywalizacji o indywidualne Mistrzostwo Świata w lotach. Zaskakujące wydarzenia w drugiej serii, ale o tym, co się tam działo na górze, za chwilę. Najpierw podsumujemy skoki Kamila Stocha. Dużo lepszy ten drugi niż pierwszy. Skorzystał też z tego Kamil, że Dmitrij Wasiliew, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, nie wytrzymał jednak całej rywalizacji. No, zdecydowanie tak, rzeczywiście. Wasiliew, myślałem jednak, że wytrzyma, bo on tutaj równo skacze, skok za skokiem, wszystko wychodziło dobrze, no tym razem nie wytrzymał niestety, już chyba sam na siebie wywarł zbyt dużą presję, nie wytrzymał tego i skoczył rzeczywiście zdecydowanie słabiej. Natomiast Kamil oddał bardzo dobry skok, swój skok na swoim poziomie i w tej drugiej serii już nie dzieliła go taka różnica do tych najlepszych. W związku z tym trzeba być dobrej myśli przed nim jutrzejszym, bo tak naprawdę dopiero jutro zdecydują się losy tych medali zdobytych na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. I tylko wypada odrobinę żałować tego pierwszego skoku, bo po drugim ta strata do Bardala pozostała taka sama, podobna do Freunda, a zatem gdyby troszeczkę lepiej w serii pierwszej, to Kamil miałby lepszą pozycję do ataku. Ale to znaczy, że zostaje w tej stawce o ten medal, prawda? Czyli w ścisłej czołówce jutrzejszego konkursu również, tym jest dzisiaj też na piątym miejscu. Trzeba
być z tego skoku zadowolonym, z tego miejsca zadowolonym. Tak się dzisiaj to wszystko poukładało. Na tyle Kamila było dzisiaj stać. Tuż za prezesem Apoloniuszem Tainerem w tej chwili widzą Państwo obok tam troszeczkę prezesa Noriaki Kasai, którego nie widzieliśmy wczoraj, on się bardzo oszczędza i zastanawialiśmy się, jak też wypadnie po zaledwie jednym skoku treningowym w walce o mistrzostwo. Na razie wypada bardzo dobrze, bo jest tuż przed Kamilem Stochem na czwartym miejscu, ale do podium dzieli Japończyka zaledwie punkt. Tak, ale teraz po tym drugim skoku z kolei jestem w lepszej myśli co do dnia jutrzejszego. Myślę, że Kasa jest tutaj do pokonania. On specjalnie nie skakał wczoraj, żeby zachować siły na dzisiaj. To jest wytrawny, starszy zawodnik, który nie potrzebuje zbyt dużo treningu, żeby dobrze skakać. Ale kto wie, jak on się będzie zachowywał jutro. Natomiast no, jestem naprawdę dobrej myśli co do Kamila, że jutro może skakać lepiej niż dzisiaj. Tak przynajmniej jak wczoraj, a wczoraj dwukrotnie pokonał granicę 200 metrów. A wczoraj było wyśmienicie, Noriaki Kasai na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu Peter Prewc, zobaczymy jego skok oczywiście, ale jeszcze dwa zdania o prowadzącym Severinie Freundzie, który skakał wczoraj świetnie. Dzisiaj również drugi po pierwszej serii wykorzystał słabszy skok Petera Prewca i w tej chwili on prowadzi w walce o Mistrzostwo Świata w lotach. Tak, jak w każdym sporcie te próby najważniejsze podczas konkursów to jest oczywiście gra błędów. Tutaj Prewc popełnił jakiś błąd, natomiast Freund skakał swoje cały czas równo na bardzo wysokim poziomie. Może niezbyt efektownie, ale efektywnie i prowadzi w tym konkursie. 203,5 metra Severina Freunda w pierwszej serii, 191,5 w serii drugiej. Dodajmy, że warunki w tej serii drugiej były gorsze już dla skoczków. Kamil sobie z tym świetnie poradził, bo skoczkowie generalnie mieli dodawane punkty za wiatr w drugiej serii. Nasi zawodnicy, Klemens Murańka bardzo dużo, Maciej Kot ogromna ilość punktów, a z kolei Peter Prewc, którego za moment Państwo zobaczą, ale to jest charakterystyczne dla tego skoczka, kiedy ma świetne warunki, no potrafi przeskakiwać konkurencję o kilkanaście metrów. Kiedy ma gorszy wiatr, może się przydarzać coś takiego, co go tutaj spotkało. Tak, na pewno dysponuje atomowym odbiciem. To widać, jak on jest dobrze dysponowany. Tutaj wysoki tor lotu, zbyt wysoki tor lotu w tych warunkach. A w drugiej serii rzeczywiście, jak to wieczorem bywa, zimne powietrze zaczyna opadać w dół. W związku z tym zaczynają się tylne ruchy powietrza. Przez chwilę widzieliśmy wskazówki tamte pokazujące kierunki wiatru. I to spowodowało podniesienie rozbiegu, zwiększenie prędkości najazdowych, ale utrudniła się ta lotność zawodników i w związku z tym te skoki wcale nie były dłuższe. I tutaj w tych warunkach już Prewc radził sobie słabiej, chociaż i tak oddał całkiem niezły skok i daje mu to ciągle miejsce w czołowej trójce. A zatem podsumujmy, drodzy Państwo, Severin Freund, Anders Bardal, Peter Prewc, Noriaki Kasai, Kamil Stoch, tylko warto powiedzieć, że ta przewaga Severina Freunda nad resztą jest spora. Dość powiedzieć, że to jest ponad 10 punktów nad drugim Andersem Bardalem. A jeśli chodzi o dobre skoki dzisiaj, no to Maciej Kot na plus, miejsce w dziesiątce utrzymane, bo często się zdarzało, że brakowało dwóch dobrych skoków i po pierwszej serii byliśmy zadowoleni, po drugiej i on sam i my troszkę mniej, a tutaj Maciej cały czas równo i daleko. Tak, jednak to co zakładaliśmy, że Maciek ma szansę na miejsce w czołowej dziesiątce, to się tutaj zrealizowało. Ja myślę, że w jutrzejszym dniu może skakać jeszcze lepiej, on powinien zostać teraz troszeczkę wyluzowany. Tego luzu, którego mu brakuje, żeby jeszcze lepiej skakać, może go uzyskać jutro. W każdym razie w dziesiątce dwóch naszych zawodników to jest dobre osiągnięcie. Oczywiście chciałoby się tego Stocha mieć wyżej, ale jest jeszcze czas na rywalizację. Posłuchajmy zatem, co Maciej Kot mówił Bartoszowi Hellerowi po dwóch dzisiejszych skokach. Maciej Koty na półmetku indywidualnych Mistrzostw Świata w lotach. Właśnie Maciej, na tym półmetku, czy jesteś zadowolony ze swoich skoków? Nie do końca, one były normalne, takie na normalnym poziomie, ale troszkę były gorsze, jak chociażby ten wczorajszy kwalifikacyjny. Były problemy przede wszystkim z pozycją dojazdową, ze znalezieniem równowagi, później z tego już odbicie nie było optymalne, a w locie już chyba lepiej jak wczoraj, po prostu no, wyciągałem z tych skoków ile byłem w stanie. Ale w sumie patrząc po odległościach, oddałeś tu 6 równych, dalekich skoków. Na pewno powtarzalnością tu imponujesz. Tak, te skoki są powtarzalne i także odległościowo. Chciałoby się, żeby one były coraz dalsze, gdzieś tam zbliżać się do granicy 200 metrów, ale
No, taki też mamy konkurs tutaj, że tych dalekich skoków nie ma zbyt wiele i chyba przede wszystkim trzeba oddać 4 równe dalekie skoki i no, szczególnie w takich warunkach ciężkich jak teraz w drugiej serii takie skoki solidne będą się liczyć. Zbigniew Klimowski powiedział mi, że jak jeszcze jutro na bazie tej powtarzalności dołożysz coś ekstra, to może być bardzo interesujące. Tak, myślę, że jutro przede wszystkim będę się lepiej czuł fizycznie. Dzisiaj gdzieś jest dobrze, ale przede wszystkim takie czucie się gdzieś straciło, bo jak my to mówimy, power jest, ale nie ma takiego czucia, nie ma tej równowagi. I wiem, że Kamil też miał podobne problemy, bo rozmawialiśmy w szatni. Myślę, że jutro to wszystko wróci do normy, także trzeba walczyć, no i trzeba liczyć na dobrą pogodę jutro. Dziękuję pięknie. Tyle Maciej Koty na półmetku konkursu indywidualnego. A zatem na półmetku tak wygląda klasyfikacja Mistrzostw Świata w lotach. Severin Freund, prowadzenie 391 punktów. Anders Bardal na drugim miejscu, potem Peter Prevc, Noraki Kasai, Kamil Stoch, który traci do podium w tej chwili niecałe 12 punktów. Maciej Kot, jak mówiliśmy, na 10 miejscu, a dalej w trzeciej dziesiątce Klemens Murańka i Jan Ziobro. Z tym, że co ważne, oni obaj będą skakali jutro w obu seriach, dlatego że regulamin jest taki, że ta 30, która dzisiaj znalazła się, będzie też kończyć te mistrzostwa. Tak, będziemy mieli 4 zawodników w jutrzejszej rywalizacji, czyli najlepsza 30 świata w lotach narciarskich będzie na zewnątrz. A w niej 4 naszych zawodników. Mieliśmy tutaj też moment grozy. Antonin Hajek, który przewrócił się już przy bandzie, uderzył w tę bandę. Tak zastanawialiśmy się nad tym, że jak na mamuta, tutaj w Harachowie to miejsce na hamowanie nie ma go dużo. To jest troszeczkę zaskakujące. To wygląda na to, że to miejsce na lądowanie jest mniejsze niż w Zakopanem. Jest wystarczający ten wybieg, żeby zawodnik się spokojnie tutaj zatrzymał. Hajek sobie troszkę zlekceważył to hamowanie. Dopuścił do tego, żeby mieć zbyt dużą prędkość w końcówce tego hamowania. Gdyby nie ta narta, on by spokojnie wyhamował. Ale tu wielu zawodników hamuje pod samą bandą. Tak, zgadza się, ale po prostu trzeba to hamowanie rozpoczynać wcześniej. Niektórzy zawodnicy z kolei widziałem, że nawet 20 metrów przed zakończeniem wybiegu swobodnie potrafią wyhamować. No cóż, tu trzeba zachować koncentrację uwagi, bo tego rodzaju upadki mogą się kończyć poważnymi kontuzjami. Groźnie to wyglądało, ale speaker zawodów uspokoił potem, że Antoninowi Hajkowi nic się nie stało poważniejszego i będzie startować także jutro. Janowi Maturze też wypięła się narta, zatem Czesi tutaj z kłopotami lądowali. No i jeszcze oddajmy kilka słów o byłych mistrzach świata w lotach. Simon Amann i Gregor Schlierenzauer. Ten ostatni nie zdążył w ogóle w swojej kolejności skoczyć. Nieprzyzwyczajony do tego, że niemal rozpoczyna finałową 30, bo wyniki słabe. Rzadko zdarza się taka sytuacja, żeby zawodnik nie zdążył na twój start i generalnie gdyby był jakiś protest, to ten zawodnik powinien by być zdyskwalifikowany albo nie skakać po prostu. Widocznie tu nie było żadnego problemu z tym, nie jednak taka troszkę wesoła sytuacja. Rzeczywiście Schlierenzauer przyzwyczajony był do tej pory skakać na samym końcu, nie musiał się śpieszyć, nie zdążył. Zobaczymy, jak będzie jutro. W tej chwili koncerty już tu w Harachowie. Harachow się bawi. Jutro pewnie jeszcze więcej polskich kibiców, choć dziś biało-czerwonych flag nie brakowało. A tych z Państwa, którzy do Harachowa nie przyjadą, oczywiście zapraszamy przed telewizory. Jutrzejsza 3. i 4. seria od 15.25 w TVP Sport i 15.50 w Jedynce. Do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia.